Z Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. To jest podstawowa różnica między modlitwą poganina a modlitwą chrześcijanina. Poganin prosi o to, co sam uważa za dobre i próbuje zmienić wolę Boga, a chrześcijanin wie, że wola Boga jest dużo lepsza od mojej woli i dlatego prosi o jedno: niech się dzieje Twoja wola. Z Jana i z Jakuba wyszli poganie, z ich serc wyszło pogaństwo, ale Jezus bardzo szybko się z tym rozprawił. Jezus bardzo szybko się rozprawi z poganinem w Tobie i z poganinem we mnie, bo pokaże nam, jakie są skutki spełniania naszej woli, realizowania naszych pomysłów. Ile razy już się przekonaliśmy, że nasze pomysły były głupie, a wola Boża piękna i dobra. Do zobaczenia jutro.